10 najwyższych, największych i najcięższych mistrzów wagi ciężkiej w historii. Wołodymir Kliczko. Ukraiński bokser wagi ciężkiej, były mistrz świata organizacji IBF, WBO, IBO oraz super champion WBA. Młodszy brat pięściarza Witaila Kliczki. Choć Wołodymir Kliczko wcale nie jest jakiś niewiarygodnie imponujących rozmiarów, posiada on wzrost 198 cm oraz 109 kg wagi, to jest idealny jako punkt wyjściowy do tej listy. Największym sukcesem Kliczki w boksie amatorskim był złoty medal w wadze super ciężkiej zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Był też pięciokrotnym mistrzem Ukrainy, wicemistrzem Europy, mistrzem Europy juniorów oraz srebrnym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów. W latach 90. był zawodnikiem m.in. Gwardii Warszawa. Deontay Wilder. Amerykański bokser wagi ciężkiej, brązowy medalista olimpijski w 2008 roku w Pekinie, były mistrz świata organizacji WBC. Zdobywca brązowego medalu w kategorii wagowej do 91 kg właśnie w Pekinie. Później Wilder zdecydował się podpisać zawodowy kontrakt, ponieważ został ojcem, kiedy był jeszcze niepełnoletni. Jego córka od urodzenia miała chory kręgosłup, dlatego szukał szybkiej formy zarobku. Porzucił szkołę oraz pracę i zaczął treningi mimo znikomej wiedzy na temat technik bokserskich. Od listopada 2008 roku walczy na profesjonalnym ringu. Do 15 marca 2014 roku stoczył 31 walk, wygrywając wszystkie przez knockout. 15 marca 2014 roku na gali w portugalskim Bayamon Wilder pokonał przez KO w pierwszej rundzie Rodaka Scotta. Zaś w 2014 roku w sierpniu w Kalifornii pokonał w czwartej rundzie Rodaka Giverna. Jego wzrost wynosi 201 cm i 103 kg wagi. George Foreman był amerykański bokser i pastor, dwukrotny zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej, w tym drugi zaraz po Bernardzie Hopkinsie, najstarszy mistrz świata. Miał 45 lat, kiedy zdobył tytuł. Został również mistrzem olimpijskim w 1968 roku w Meksyku. Najciekawszy epizod w jego karierze miał miejsce w 1970 roku. Wtedy to po 3-letniej dyskwalifikacji do ringu wrócił najgłośniejszy pięściarz owych czasów, Muhammad Ali. Po kilku walkach na przetarcie dostał szansę na odzyskanie tytułu. Walka o Mistrzostwo Świata Foreman Ali została zorganizowana w 1974 roku przez Dona Kinga w stolicy Zairu, Kinszasie. Nazwano ją The Rumble in the Jungle, czyli bijatyka w dżungli. Ali przyjął niezwykłą taktykę, widząc, że Foreman zwykle wygrywał przez knockout w pierwszych rundach. Przez 7 pierwszych odsłon pozostawał w defensywie. Opierał się o liny i przyjmował uderzenia na gardę, odpowiadając tylko z rzadka. Ciosami w 8 rundzie Foreman był już krańcowo zmęczony. Wtedy zupełnie nieoczekiwanie Ali błyskawicznie zaatakował i znokautował mistrza. 5 listopada 1994 roku w wieku 45 lat niespodziewanie odzyskał tytuł mistrza świata Federacji IBF i WBA, pokonując Michaela Moorera. Pomimo, że Moorer kontrolował cel pojedynek, to w 10 rundzie znalazł się na deskach po potężnym prawym prostym Foremana i został wyliczony. Cios ten został krzyknięty przez magazyn The Ring nokautem roku. Otóż George Foreman ma 192 cm wzrostu, a jego waga wahała się od 100 do 115 kg. Samuel Peter. Nigeryjski bokser, były zawodowy mistrz świata organizacji WBC w kategorii ciężkiej. O tytuł mistrzowski miał zawalczyć 6 października 2007 roku z Olgiem Maskajewem. Niestety Rosjanin wycofał się z powodu kontuzji i WBC przyznało Nigeryjczykowi tytuł tymczasowego mistrza świata. Zamiast Rosjanina Peter stoczył w obronie tytułu walkę z Jimelem McLeanem, którą wygrał jednogłośnie na punkty. 8 marca 2008 roku zmierzył się w końcu z Maskajewem i pokonał przez techniczny nokaut w 6 rundzie, odbierając mu tym samym tytuł regularnego mistrza świata. Stracił go już w następnej walce, przegrywając z Witalijem Kliczko. Nigeryjczyk zdecydował się na zakończenie walki w przerwie między 8 i 9 rundą. W marcu 2009 roku przegrał na punkty z Andym Chambersem, a w 2010 roku drugi raz zmierzył się z Wołodymirem Kliczko. Tym razem Peter przegrał przez techniczny nokaut w 10 rundzie po jednostronnej walce.
Lennox Lewis, czyli mający 196 cm wzrostu i ważący 117 kg, bokser brytyjski. Jako amator reprezentował Kanadę, w boksie zawodowym występował pod flagą brytyjską, mistrz olimpijski w wadze superciężkiej oraz ostatni niekwestionowany zawodowy mistrz świata w wadze ciężkiej. 8 czerwca 2002 roku w Memphis bronił mistrzostwa przeciwko Mike'owi Tysonowi. Wydarzenie było szeroko komentowane w mediach. Rozgłosu dodała bójka między oboma zawodnikami podczas konferencji prasowej w Hudson Theatre w Nowym Jorku. Pojedynek zorganizowała grupa promotorska Main Events przy współpracy z amerykańskimi stacjami telewizyjnymi HBO i Showtime oraz Sky Box Office Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć o zasięgu ramion tego mężczyzny. Otóż przy wzroście 196 cm potrafił sięgnąć 213 cm. Joshua, brytyjski bokser wagi ciężkiej, mistrz olimpijski, wicemistrz świata amatorów, zawodowy mistrz świata Federacji IBF WBO, super champion WBA i IBO. Mierzy 198 cm wzrostu, jest Anglikiem. W 2011 roku w barwach tej reprezentacji podczas mistrzostw świata amatorów w Baku zdobył srebrny medal w kategorii super ciężkiej. Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie zdobył złoty medal w kategorii powyżej 91 kg. W całej swojej karierze stoczył 24 pojedynki zawodowe, z czego przegrał tylko jeden przez TKO w siódmej rundzie i był to pojedynek z Andym Ruizem Juniorem, o którym jeszcze opowiem. Primo Carnera, czyli mierzący 197 cm wzrostu i ważący 125 kg, Włoch. Zawodowy mistrz świata kategorii ciężkiej, później wrestler. Kariera tego mężczyzny była pełna kontrowersji, posiadał bardzo dobre warunki fizyczne, o czym przed chwilą wspomniałem. Według doniesień prasowych nie dysponował jednak mocnym ciosem ani dobrą techniką bokserską. Niektórzy komentatorzy uważają, że walki Carnery były ustawione przez gangsterów, którzy nim kierowali. Jakby nie patrzeć, uzyskał tytuł mistrza świata wagi ciężkiej i takim właśnie sposobem trafia na tę listę. Zmarł w swojej rodzinnej miejscowości z powodu komplikacji wywołanych cukrzycą. Tyson Fury, czyli mierzący 206 cm wzrostu, gigant o zasięgu ramion 216 cm, angielski pięściarz wagi ciężkiej, aktualny mistrz świata wagi ciężkiej Federacji WBC oraz linearny mistrz świata wagi ciężkiej. Jest również posiadaczem pasa magazynu The Ring, były mistrz świata organizacji WBO, IBO, IBF oraz były superchampion WBA, również były mistrz Wielkiej Brytanii w wadze ciężkiej, a także były mistrz Federacji CBC. W całej swojej karierze nie przegrał żadnej walki, raz tylko zremisował 1 grudnia 2018 roku z Wilderem i była to walka o tytuł mistrza WBC w wadze ciężkiej. Jego ojciec był wielkim fanem Mike'a Tysona, dlatego nazwał syna na cześć słynnego amerykańskiego mistrza Tyson. Tyson Fury został wybrany bokserem 2018 roku według czytelników portalu World Boxing News, zaś 12 lutego 2020 roku odbyła się polska premiera książki Tyson Fury bez maski, autobiografia. Andy Ruiz Jr., czyli mierzący 188 cm wzrostu i ważący, uwaga, 128,5 kg, pięściarz wagi ciężkiej, amerykańsko-meksykańskiej, którego uwielbiam patrzeć na jego walki. Uwielbiam jego styl walki, w ogóle dla mnie jest świetny. Jest to były zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej Federacji IBF, WBO, super champion WBA i IBO. Pierwszy mistrz świata wszechwag w historii Meksyku. Walkę o mistrzostwo stoczył z Andym Joshuą 1 czerwca 2019 roku w nowojorskiej Madison Square Garden w zastępstwie za zdyskwalifikowanego zastosowanie dopingu Jarnella Millera. Zmierzył się o pasy mistrzowskie WBA, IBO, WBO oraz IBO wagi ciężkiej z właśnie Antonym Joshuą. Sensacyjnie wygrał ten pojedynek przez techniczny knockout w siódmej rundzie wcześniej, mając swego oponenta 4 razy na deskach. Został tym samym pierwszym w historii Meksyku mistrzem świata wagi ciężkiej. 7 grudnia 2019 roku w Arabii Saudyjskiej doszło do rewanżowego pojedynku z Joshuą. Pojedynek nie był zbyt emocjonalnym widowiskiem, a od początku do końca tym razem kontrolował go Brytyjczyk. Po ostatnim gongu sędziowie punktowali na korzyść Joshuły i tym samym Ruiz stracił swoje mistrzostwo. Od tamtego czasu nie pojawił się na ringu. Nikołaj Wałujew,
Rosyjski bokser, były dwukrotny zawodowy mistrz świata organizacji WBA w kategorii ciężkiej i polityk. Jego rozmiary są naprawdę niesamowite, ponieważ jest zarówno najcięższym, jak i najwyższym mistrzem wagi ciężkiej w historii. Mierzy 213 cm wzrostu i waży 150 kg. Jest chory na akromegalię, czyli chorobę powodującą wytwarzanie w nadmiernych ilościach hormonów wzrostu. Przeszedł kilka operacji guzów przysadki mózgowej, jednak nie wszystkie guzy udało się usunąć. Ponadto startował w wyborach parlamentarnych w Rosji, zdobywając mandat z listy partii Jedna Rosja. Jest to partia proputinowska. Zaś w 2006 roku wystąpił w filmie Siedmiu krasnoludków las to za mało. Historia jeszcze prawdziwsza. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.